Codziennie oglądamy niesamowite ujęcia dronowe przyrody, miast, osiedli, natury, ale zdecydowana większość z nich jest nagrywana na zewnątrz. Tematem zaś dzisiejszego odcinka to nagrywanie dronem ujęć wewnątrz. Ale właściwie po co latać wewnątrz? Daje nam to możliwość pokazania wnętrz z zupełnie innej perspektywy. Ukazania miejsca akcji w filmie lub pokazania rzeczy, które z dołu nie są dobrze widoczne. Ale przede wszystkim wewnętrzne ujęcia pozwolą Wam odróżnić Wasze filmy od innych, których w sieci są tysiące. Urozmaicisz nimi film i zrobisz większe wrażenie na widzach. Oto 15 punktów, które musisz znać, aby bezpiecznie latać wewnątrz budynków. Zanim zaczniemy temat, polecam nacisnąć przycisk subskrypcji, a nie ominie Was żadna nowość od nas. Przede wszystkim na początku musicie wiedzieć o tym, że wewnątrz nie będziecie latać w trybie GPS, więc latanie wewnątrz jest znacznie trudniejsze. Dron może mieć problemy z pozycjonowaniem się, on nie zawsze będzie stał w jednym miejscu. Po drugie, wewnątrz jest oczywiście dużo więcej możliwości interferencji fal. Tutaj w kościele akurat nie mamy tego problemu, ale w innych miejscach będzie dużo sieci Wi-Fi, które również mogą wpływać na zasięg tego drona. No ale przede wszystkim, co na początku musicie zrobić, to oczywiście ustawić drona specjalnie pod loty wewnętrzne. I w tym momencie zobaczycie, jak to zrobić. Wyłączamy funkcję Smart Return to Home, czyli funkcję, która uruchamia procedurę powrotu do punktu startu, gdy bateria jest wyczerpana. Procedura powrotu do domu jest zawsze ryzykowna, wewnątrz nawet bardzo, poza tym wewnątrz będziemy latać blisko, więc opcję tą wyłączamy. Oczywiście ustawienia dotyczą najpopularniejszych dronów DJI. Warto też zawsze, jeżeli latamy wewnątrz jakiegoś budynku czy jakiegoś pomieszczenia, żeby zawsze zakładać osłony śmigieł, bo to naprawdę dużo daje. Zmniejsza znacznie niebezpieczeństwo zawadzenia śmigłem. Jak dolecimy do jakiejś przeszkody i nawet ją dotkniemy, to nie ma ryzyka, że dron spadnie od razu. No, w Mavicu Air są dodane od razu w komplecie. W innych dronach to radzę dokupić sobie, bo naprawdę bardzo dużo daje. My dzisiaj akurat latamy bez osłony, ale no my mamy doświadczenie już bardzo wiele godzin wylatanych, więc na to nie patrzcie. Ustawienie numer 2. Koniecznie przestawcie procedurę drona w przypadku rozłączenia aparatury i drona z Return to Home na Hover. W przypadku problemów dron po prostu zawiśnie w powietrzu, nie powodując niepotrzebnego ryzyka i zbędnych ruchów. Możemy sobie wyobrazić, co się stanie, gdy rozłączy się nam aparatura, co się może zdarzyć wewnątrz, bo jest wiele interferencji, tak jak mówiliśmy wcześniej. No i jeśli on zacznie wracać do domu, wznosić się na 20 metrów do góry, no to wiecie, jak to się skończy. Także to koniecznie ustawienie trzeba zmienić, a również inne ustawienia, które trzeba zrobić, to w tym momencie właśnie Wam powiemy. Wyłącz omijanie przeszkód. Wewnątrz jest zwykle za mało miejsca na to, aby system ten działał poprawnie. Zwykle po prostu nie ruszymy się praktycznie nigdzie, bo system będzie widział przeszkody w wielu miejscach. Ustawienie to znajduje się w menu Visual Navigation System. Tutaj je wyłączamy. No i jak latacie wewnątrz, szczególnie w takich wnętrzach jak tutaj jest, nie ma tutaj za dużo miejsca, no to koniecznie musicie kontrolować cały czas nie tylko to, co dzieje się na waszym monitorze, na waszym smartfonie, ale też musicie kontrolować drona wzrokowo. Dlatego, że drony zwykle DJI mają obiektywy szerokokątne, to jest około 20, 24, 28 mm. I to, co widzimy tutaj na ekranie, wydaje się, że jest dalej niż jest w rzeczywistości. Jak widzicie, latamy tutaj dronem DJI Mavic 2 Zoom. Też bardzo ważna wskazówka, nigdy nie latajcie nad ludźmi, ani nad jakimiś wartościowymi przedmiotami. Bo zawsze trzeba założyć, że dron w każdej chwili może spaść tak czy siak, mimo że mamy wszystko zrobione zgodnie z procedurami, to niestety zawsze trzeba mieć to na uwadze, że coś wyniknie, czego nie przewidzieliśmy. Dlatego trzeba pamiętać, nigdy nie latamy nad ludźmi, no i też w miejscach kultu omijamy te jakieś bardzo cenne przedmioty, bo popsucie czegoś takiego może nas dużo kosztować.
Dwa systemy już wyłączyliśmy, ale proponujemy włączyć Radar Display Chart. Dzięki temu na wyświetlaczu będziecie mieć informacje o tym, jak blisko znajdują się przedmioty za Wami i przed Wami. System da również znać o przeszkodach pod i nad dronem, jeśli posiadacie Mavic 2. Musicie pamiętać, tak jak tutaj jesteśmy w tym momencie w kościele, tak jak to widzicie, ten dach nie jest jednorodny, on ma uwypuklenia, wklęśnięcia. Jest bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy latacie dronem i podlatujecie do góry, żeby nie podlatywać pod sam sufit. Z tego powodu, że dron po prostu zasysa powietrze z góry na dół. I jeśli podlecicie za blisko, a łatwo to przeoczyć, dlatego że tak jak tutaj na przykład te różnice są bardzo duże, ale z dołu one nie wydają się aż takie duże. Ale jak podlecicie do góry, te zawirowania powietrza mogą spowodować to, że ten dron będzie nagle niestabilny. Jak będzie niestabilny, no to możecie łatwo wlecieć na przykład w coś, a nawet zdarzają się przypadki, że ten dron może przez pewien moment stracić siłę ciągu, co się może skończyć źle, także o tym też trzeba pamiętać. Włącz Vision Positioning. To system czujników na spodzie, dzięki czemu dron będzie się pozycjonował na podstawie analizy podłogi. W momencie, gdy nie działa GPS, ten system pozwoli Wam latać znacznie stabilniej. Ale tu trzeba uważać, ponieważ system będzie utrzymywał stałą wysokość od podłogi. Więc gdy wlecicie ponad wyższy przedmiot, dron automatycznie zwiększy wysokość o wysokość przedmiotu. Trzeba wówczas uważać, aby dron nie wleciał automatycznie np. w żyrandol lub sufit. W jakichś bardzo starych kościołach, w miejscach zabytkowych, to bardzo naprawdę trzeba uważać, bo możemy zniszczyć coś, co jest tak naprawdę bezcenne, czego nie da się już odzyskać. No i teraz najtrudniejszy moment naszej pracy dzisiejszej. Musimy zrobić zdjęcie takiej mozaiki na górze, ale cały problem polega, że to wszystko jest w małym tutaj pomieszczeniu, a do tego jeszcze jest lampa i takie żyłki, które tam wiszą. No nic, robimy. Właśnie w takich przypadkach bardzo pomaga dostrojenie czułości manetek. Ma to znaczenie kluczowe zarówno w tym, aby Wasz lot był bezpieczny, nie chcemy stracić drona i przy okazji wlecieć w żyrandol, ale zależy nam też na idealnych ujęciach. Proponujemy więc poniższe ustawienia. Najpierw ustawienia EXP. Naszym zdaniem najniższa wartość wewnątrz będzie najodpowiedniejsza, ale oczywiście musicie znaleźć odpowiednią wartość dla siebie. Następnie wartość Attitude. Oznacza ona, jak szybko dron reaguje na Wasze manewry. Proponujemy wartość 100, ponieważ pasuje ona do najniższych ustawień EXP. Ale jak wyżej, musicie znaleźć odpowiednią wartość dla siebie, aby lepiej czuć drona i latać swobodnie, bez nerwów. Ustawienie Brake oznacza, jak szybko dron hamuje po zwolnieniu manetki. Nasze ustawienie to 120. No i w końcu bardzo ważne również do filmowania, ustawienie Yaw Endpoint. To wartość, jak wrażliwy dron jest na rotację na lewo i prawo. Nasze ustawienie to 75, ale znów oczywiście zachęcamy Was do znalezienia optymalnych nastawów dla Was. A dzisiaj jesteśmy w gościnnych progach klubu 139. Nagrywamy w tym momencie teledysk dla zespołu muzycznego Geminix. No i postanowiliśmy zamiast używać kranu, użyć tego oto narzędzia. Takim sprzętem nie powinno się tutaj latać, no ale tym bardziej będzie ciekawie i będzie niebezpiecznie też. Zaraz zobaczycie, czy udają nam się te zdjęcia, czy może będzie mały crash, ale to będzie tym bardziej ciekawie i wesoło, także zapraszam ze mną. No i jak pewnie zauważyliście, w klubie latamy dronem DJI Mavic Air. No i przede wszystkim, żeby latać wewnątrz, trzeba latać dobrze, więc najpierw nauczcie się koniecznie latać bez GPS, nauczcie się latać dobrze, żeby ta kontrola była pełna nad statkiem powietrznym, nad dronem. Po pierwsze może być latencja w połączeniu drona z aparaturą. Druga sprawa, ten dron nie zawsze będzie nam latał dokładnie tak jak chcemy, czasami będzie się przesuwał w innym kierunku, czasami nie będzie zachowywał dokładnie tej pozycji, którą chcemy zachować. No i tu jest bardzo ważne, żeby zachować spokój, żeby dobrze latać, dlatego żeby w takich przypadkach, kiedy dzieje się coś takiego, co może się zdarzyć, co jest normalne przy lataniu wewnątrz, żeby nie spowodowało Waszej paniki, dlatego że wtedy bardzo łatwo jakiś ruch taki szybki, który kończy się zwykle upadkiem drona. Także przede wszystkim trzeba naprawdę dobrze latać i mieć dobrze opanowany ten tryb bez GPS-u. Możecie to zrobić na przykład na zewnątrz, zacząć się uczyć gdzieś na zewnątrz bez GPS-u. Też takie przydatne przy lataniu. Warto zawsze stać za tym dronem, dlatego że
że w tym przypadku nawet jeśli coś się stanie takiego szybkiego, to instynktownie będziemy wiedzieli, która strona jest która. Latając w pomieszczeniach, ważne jest to, żeby używać jak najniższego drona, jak jest tylko to możliwe. No, na przykład nie wyobrażam sobie, żeby tutaj akurat w tym kościele polecieć fantomem, bo już myślę, że byłoby to dość niebezpieczne. No i też przed chwilą mieliśmy taki problem, że dron w pewnym momencie stawał się troszeczkę niestabilny. Nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi, ale zauważyliśmy, że ma to związek z wydmuchem, z wentylacją, że w tym miejscu, gdzie powietrze, chociaż ta wentylacja tak naprawdę była w sporym oddaleniu od tego miejsca, gdzie dron latał, no ale ten podmuch był od dołu taki, że on w pewnym momencie stał się niezbyt stabilny, także musicie tak też pamiętać o tych wszystkich ujściach wentylacji, czy klimatyzacji, czy wentylatorów, czy okien otwartych znowu, bo też mogą być tam pewne ciągi powietrza. Na to trzeba zwracać uwagę, szczególnie dlatego, że ten dron nie jest ani tak pozycjonowany jak na zewnątrz przy pomocy GPS-a, no i nie jest tak stabilny, kiedy lata wewnątrz. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków edukacyjnych, nie tylko odnośnie dronów, ale też ogólnie filmu. Piszcie w komentarzu wasze propozycje. Zależy nam na tym, aby nagrywać dokładnie takie filmy, jakie chcecie oglądać. Teraz się już z wami żegnamy. Nie zapomnijcie o lajku. Jeśli chcecie coś dodać, nie wahajcie się pisać poniżej. I oczywiście, jeśli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie kanału, to teraz jest właśnie ten odpowiedni moment, aby to zrobić. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.